Cześć chłopaki, słuchajcie, dzisiaj zrobimy mleko skondensowane. Ja bardzo lubię mleko skondensowane, jest pyszne i pokażę Wam, jak to się robi. Bardzo prosto. Słuchajcie, bierzemy mleko, odkręcam tutaj i nalewamy do jakiegoś garnka, pojemnika. Ja tutaj wezmę tą patelnię, bo ona ma fajne podłoże, że się tak nie przypala. Nalewamy mleka, co nie? I teraz, wiecie co? Włączymy tą kuchenkę, niech się powolutku, tutaj jest wyłącznik, tutaj jest gałka, niech się powolutku tak grzeje, bo mleko, a większa część to jest woda. I jak ta woda nam odparuje, to wtedy powstanie mleko skondensowane. Ten proces jest bardzo długi. Wiecie, to mleko musi się tak powoli odparowywać. W międzyczasie, jak my robimy te, odparowujemy, to ja pokażę Wam, że można kupić w sklepie już takie mleczko skondensowane. W fabrykach są takie wielkie kadzie, gdzie to mleko powolutku właśnie się podgrzewa i woda odparowuje i w końcu zostaje mleko skondensowane. To nasze mleko tu na patelni cały czas się odparowuje, a ja już próbuję to mleczko z fabryki. Powiem Wam, że tu dodano jeszcze cukru, także jest jeszcze bardziej słodkie niż normalnie. W każdym razie, jak będziecie mieli czas, to sami możecie sobie takie mleko skondensowane zrobić. Jest pyszne. Kocham Was, moje bąble, bujaki. Pa, pa.